Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Powiem szczerze, to co najbardziej mnie uderzyło, to oczywiście no, zawsze szkoda młodego życia. Natomiast później, nie wiem czy zwróciliście panowie uwagę na te takie informacje płynące ze strony policji, że policja sprawdza, czy ta grupa posiadała uprawnienia do uprawiania tego typu sportu. I pomyślałem sobie, że to już chyba jest lekka przesada. I faktycznie taka konstatacja, że przy tych różnych wypadkach, które się ostatnio zdarzały, to zaczyna się troszeczkę, mam wrażenie, jakby od takiej szukania pewnej asekuracji dla wyjaśnienia tej całej sytuacji. Ja czyli, tak, że... ja się nie zgadzam, wiesz, bo ja ostatnio bardzo modne jest na Facebooku zwoływanie się na różnego rodzaju spotkania, eventy, coś tam zrobimy, prawda, nie wiem, poskaczemy na jednej nodze, zjedziemy z linii i tak dalej, zrobimy imprezę na przykład i to jest fajne, super, czujemy się wolni, prawda, spotykam jakichś niesamowitych ludzi. Tymczasem tak naprawdę to jest tak, no to jest organizacja czegoś. Organizacja czegoś wymaga jednak pewnych kwalifikacji, tak mi się wydaje. I to niestety jest tego przykład. Ktoś sobie coś zrobił, wydawało się fajnego, ale ktoś się zabił. Fajnie zrobić imprezę, ale co będzie, jak ktoś kogoś, nie wiem, tam dźgnie nożem? Kto za to odpowiada? Dlaczego nie ma standardów, zasad i ochrony? Ja wiem, że Słowek, to jest niby ja takie wiem, fajne. Ale kiedyś Młynarski śpiewał na jednego obywatela, jeden szeryf przypada. Czy życzysz sobie takiej sytuacji, żeby było bezpiecznie? To by była dopiero paranoja. No, może rzeczywiście z tym jednym szeryfem na jednego obywatela to jest inna rzecz, ale wiesz, są po prostu pewne rzeczy, których i pewne bariery, których przekroczyć tak mi się wydaje nie wolno. No tutaj jednak jest to dosyć niebezpieczny sport. Trudno mi jest powiedzieć. Być może tam jakiś okropny błąd popełniła ta osoba, która zginęła. Nie wiem, nikt tego nie wie. Niemniej wydarzyła się tragedia. No puściliśmy to na żywioł. Wydaje nam się wszystkim, jest fajnie, ale nie jest fajnie. Ale przecież to Jarosław Zalesiński z Dziennika Bałtyckiego jest także za pewnego rodzaju pilnowaniem. Tego żywiołu nie uprawnienia. Da się przecież w żaden sposób okiełznać. No, jeśli zajrzymy do Facebooka, to jeszcze nic, ale zajrzymy na YouTube, ile tam jest filmików pokazujących, jak grupa młodych ludzi szczególnie szuka w Rosji sobie ekstremalnych doświadczeń. Tak, w Rosji na przykład z Rosji pochodził taki filmik, który mną wstrząsnął. Grupka paranastoletnich dzieciaków de facto zabawiała się w ten sposób, że wyszli na jakąś gigantyczną, jak to w Rosji, jakąś starą chyba przysłową wieżę. Było to kilkadziesiąt pięter nad ziemią i zabawa polegała na tym, że urządzali sobie spacery na jednym z wysięgników tej konstrukcji. No, patrzyłem na to z przerażeniem. Oni potem ten filmik jako swoją fajową przygodę wrzucają do internetu. Zdobycz. Tak, no. Jako osiągnięcie. I co? I filmik ma 2 miliony albo więcej odsłon. Widzieliśmy go wspólnie, jak się domyślam. ale co, ale to jest fajne i to tak trzeba zostawić, jest... żeby się pozabijali ci ludzie? Oczywiście tego się nie da ograniczyć. Jest taka wieża jeszcze w Oliwie druga, na którą się wchodzi po drabince. Nie będę opowiadał gdzie, wchodzi się po drabince, natomiast w pewnym momencie pojawił się pomysł, żeby ją zlikwidować, bo ktoś właśnie widział zagrożenie. Ktoś wejdzie, ktoś spadnie. W związku z tym wytnijmy ją. Ale dlaczego? No to ja już rzuciłem pomysł, to może wytnijmy cały las, bo ktoś wejdzie na drzewo. Albo osuszmy może jeziora, bo ktoś się utopi. No to tak się każdego naprawdę rzeczywiście za rękę prowadzić nie da. No, trochę może powiem kontrowersyjnie, ale ten tragiczny wypadek to tak naprawdę trochę selekcja naturalna. W ten sposób może to pójdzie przy... wszystko kontrowersyjne. No kontrowersyjne, ale tak, bo może właśnie ostrzeże kolejne osoby, ale tak naprawdę no, jest to jakiś przejaw głupoty, tak? Może ostrzeże, może zachęci. Myślę, że ten film... No ale zaraz, ale jak to jest? W ten drugi sposób. To wiecie, panowie, to jest tak, że nie wiem, wymogą organizatorom koncertu, imprezy, eventu, czegokolwiek, robi się jakieś nieprawdopodobne wymagania, prawda? A tymczasem ktoś sobie, bo ktoś też za tym stoi, ktoś też jest organizatorem. Puszcza się ale to zupełnie zawsze na żywioł. Jest ten nurt, nazwijmy to, oficjalny i nurt nieoficjalny, tak jak życie. No, za PRL-u była tak zwana oficjalna struktura państwa i była nieoficjalna, gdzie nie występowali organizatorzy manifestacji. Ja się nie zgadzam z tym, żeby to tak puszczać na żywioł. Ja wiem, że to jest szalenie modne i tak dalej, nie wiem, adrenalina, różnego rodzaju możliwości. No dobrze, ale a jest technicznie, milion, jak to sobie wyobrażasz? Teraz każda rzeczy. Grupka ludzi, która będzie chciała na przykład pojeździć na desce, na której można sobie złamać kręgosłup i tak dalej, nie, musiała nie, występować. Niestety powiem ci szczerze, że ja mówię tak, w takich przypadkach jak ten surowo ukarać ludzi.
Ale to chyba musiałbyś wszystkich ukarać, bo nie przejeżdżałem z tą studentką, bo właśnie na tym polega oddolność tej organizacji, że pewnie to był Facebook czy jakiś inny portal, się skrzyknęli wszyscy i nie, tak naprawdę to wszyscy się skrzyknęli, ktoś się skrzyknął, to wszystko tak naprawdę można znaleźć. Ktoś to organizuje, ktoś przynosi linę, ktoś przynosi zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. To niestety ludzie muszą zdać sobie sprawę, że robiąc różnego rodzaju takie rzeczy i zapraszając do nich kolejne, i w przypadku nieszczęśliwego wypadku ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność. No, brawo, odpowiedzialność tak to jest słowo, którego i w życiu prywatnym, i publicznym nam bardzo brakuje. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.